Miłego oglądania życzy Telcap, dostawca prawdziwego światłowodu do mieszkania i najnowocześniejszych technologii dla domu. 31 stycznia miało miejsce ważne wydarzenie związane z rozwojem strefy kulturalnej Pruszkowa. Dzięki umowie podpisanej w 2017 roku przez administrację Jana Starzyńskiego, PKP udostępniło część pomieszczeń zabytkowego dworca miastu. Teraz powstał tam przystanek Pruszków, który ma być małym centrum kultury. Podczas oficjalnego otwarcia mieszkańcy mogli wysłuchać ciekawego wykładu o Pruszkowie. Za część artystyczną odpowiedzialny był chór ze szkoły podstawowej numer 10. Pruszkowski dworzec jest tak naprawdę miejsce, gdzie się wszystko zaczęło, bo pewnie, że słyszymy, czytamy o Potulickich, o dworze Potulickich, o fabrykach, ale nie byłoby fabryk, gdyby nie kolej warszawsko-wiedeńska i pierwszy przystanek Pruszków, wówczas też nazywany przystankiem Pruszków, na drodze kolei warszawsko-wiedeńskiej na trasie od Warszawy. Co zresztą opisał doskonale Bolesław Prus w Lalce. Na drugim piętrze usytuowano kolejną filię Książnicy Pruszkowskiej, nazwaną Czytelnią Pruskowianów. W jednym miejscu będzie można zapoznać się ze wszystkimi publikacjami Książnicy i nie tylko. Mamy tomiki poezji organizowane przez Książnicę Pruszkowską. Mamy dostęp do Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, w której jest zdigitalizowana cała nasza prasa. I jeszcze mamy dostęp do regionalnych baz danych, czyli dostęp do bibliografii regionalnej, w której możemy znaleźć artykuły o Pruszkowie i o powiecie. Też bardzo mnie ciekawi część naukowa. Podejrzewam, że gro ludzi, którzy będą korzystali właśnie z czytelni, to będą osoby, które w pewnym sensie chcą dopełnić swoją pracę, załóżmy licencjacką bądź magisterską. I czy jesteście gotowi na to, żeby merytorycznie im pomóc w tym? Tak, oczywiście. Będziemy tutaj starać się wyszukiwać, no jako bibliotekarze, jako tacy specjaliści informacji, będziemy wyszukiwać w tych bazach, będziemy służyć pomocą, ale też będziemy, jeżeli nie będziemy mieli takiej wiedzy, no to będziemy współpracować z lokalnymi historykami. Jak zaznaczają pracownicy Książnicy, dzięki lokalizacji osoba, która przyjedzie do Pruszkowa, będzie mogła w łatwy sposób powiększyć swoją wiedzę na temat gminy. Jak się okazało, w przystanku znajdzie się także punkt obsługi mieszkańców pruszkowskiego magistratu. Stare miejsce w nowej odsłonie, która ma służyć mieszkańcom naszego miasta i faktycznie już w najbliższym czasie obecnie trwają prace nad tym, żebyśmy uruchomili tutaj punkt Urzędu Miasta, gdzie będziemy mogli załatwić podstawowe sprawy, złożyć dokumenty, wyrobić karty. Także to jest miejsce, które ma służyć mieszkańcom, a co ciekawe, drodzy Państwo, chciałbym, aby to miejsce było troszeczkę czynne w innych godzinach niż Urząd Miasta. Żeby te godziny przynajmniej jeden dzień w tygodniu były wydłużone, żeby każdy, kto wraca z pracy i przyjeżdża do Pruszkowa, mógł te sprawy załatwić. Punkt Urzędu Miasta w budynku dworca PKP ma znacznie ułatwić dostęp do magistratu mieszkańcom Żbikowa i Gąsina. W nowej filii urzędu znajdzie się biuro podawcze, punkt, w którym można będzie wyrobić kartę mieszkańca i kartę dużej rodziny. Filia ma zostać otwarta w przeciągu miesiąca. We wnętrzach przystanku Pruszków wygospodarowano również przestrzeń na małą salę koncertową oraz pomieszczenia biurowe dla organizacji pozarządowych.